Cześć moje słońce, witam Was bardzo cieplutko, bardzo serdecznie, mam nadzieję, że dobrze się trzymacie. Tęskniłam! Kochani, dzisiaj będą pojawiły się, tak, trzy filmiki, dość krótkie później, na relacje długoterminowe, na relacje długodystansowe, no i bardziej takie luźne, także to później, a teraz skupmy się na tym filmiku, co może się wydarzyć między Wami. I tutaj, kochani, zobaczycie cztery pary drzwi. I proszę, żebyście wybrali jedne, możecie dwie, trzy, cztery. Możecie teraz, widzicie, pytać na kogokolwiek chcecie. To może być sąsiadka, może być kolega, tak? Nie musi wcale być ktoś taki konkretny. Po prostu możecie zobaczyć, co może się wydarzyć między Wami, tak? Bierzcie sobie drzwi, tutaj w tym momencie. I mam nadzieję, że drzwi już wybraliście, kochani. Były niebieskie, czerwone, białe i żółte. Na samym początku będę robiła teraz do drzwi niebieskich. Bierzemy sobie karty dla Was. Co może się wydarzyć między Wami? Karty są nowe, będę je używała pierwszy raz. Są przepiękne. Dwie talie, tam oczywiście widzieliście nazwy kart, jeżeli Wam by się spodobało. I teraz wybieramy sobie, co może się wydarzyć między Wami do drzwi niebieskich. Do drzwi niebieskich. Co może się wydarzyć między Wami? Drzwi niebieskie. Pokażę tarot. Drzwi niebieskie, co może się wydarzyć między Wami. Ok. Drzwi niebieskie, co może między Wami się wydarzyć? I co my tutaj? Skarby mamy. Karty są bardzo piękne. Zwróćcie uwagę, jakie są one piękne. Tutaj taka pływa fajna rodzina łabędzi, tak? Ale zwróćcie uwagę, że w oddali jest lis, który tak jakby jest w jakimś stopniu niebezpieczeństwem. Może to być jakaś koleżanka, kolega, który jest na przykład zazdrosny o Wasze szczęście lub Waszą fascynację co do tej osoby, lub na przykład bruści między Wami, lub ktoś Was obserwuje, ktoś jest zazdrosny. No tutaj niby jest fajnie, tak, ale ten nic w tle nie zapowiada niczego dobrego. Także wygląda na to, kochani, że powinniście mieć na baczności, bo nie wiadomo, ta osoba, która gdzieś tam stoi w tle, jakie ona ma zamiary w stosunku co do Ciebie. Może tylko obserwować, może plotkować. No list, wiadomo, nigdy nie jest szczery, także powinniśmy zawsze na niego uważać. Tu jest tak, z drugiej strony, tutaj jest chęć takiego odejścia jakby z tej sytuacji, bo jak widzicie, te łabędzie odpływają, tak? Ta cała rodzina łabędzi odpływa gdzieś, ponieważ tu było niebezpiecznie. Z drugiej strony ten list tylko patrzy i widzisz, tak jakby traci tą rodzinę łabędzi, tak? Że może już nigdy na nich nie zapoluje, bo tak naprawdę nie wejdzie do wody. Te emocje, uczucia między Wami, pamiętajcie, kochani, to jest tarot intuicyjny, dzisiaj czytam oczywiście, tak? Te uczucia, emocje, które macie do tej osoby albo są między Wami, chronią Was, tak? To tak by można było powiedzieć, niech się pojawi kochanka, ale dla nas nie zaszkodzi, ponieważ my sobie ufamy, tak? Właśnie to jest ta woda, która otacza. No bo lis, nie wiemy, czy on pływa, tak? A na pewno szybciej się utopi niż łabędzie, bo nawet łabędź może się wznieść, pofrunąć, tak? Gorzej z tymi małymi by było. Kochani, tutaj bardzo piękny przekaz. Ja bym powiedziała dla Was, że niesamowicie dobra jakby perspektywa, ponieważ Wy od czegoś odchodzicie. Może od jakichś ludzi właśnie, którzy nie byli życzliwi. Lub to chodzi o miejsce, ten list może jest jakimś miejscem. Tu jest takie zestawienie, przegrupowanie się, tak? Właśnie przegrupowanie się. I też właśnie tak jakby ta sytuacja, która tam gdzieś Was dotyczyła, była dla Was zbyt bolesna i może nawet niebezpieczna, tak jak jest lis, tak? I szukacie jakby schronienia, chcecie się oddalić. Myślę, że tutaj, jeżeli pytamy o to, co może między Wami być, to tutaj jednak ktoś może Wam zagrażać, jeżeli pytacie o tę osobę. Nie w sensie może już takim niebezpiecznym, no ale ktoś psuć może. Ja tak czuję. Jakaś osoba może tutaj psuć. To widocznie może byście mogli być razem, gdyby nie ten lis. Taki przysłowiowy lis, tak?
Zobaczymy, jak tu dalej będzie, bo tutaj ta sytuacja to wymaga naprawdę wsparcia. Tak jak te małe łabędzie potrzebują wsparcia rodziców. Tutaj takiego ramienia, na którym może się wypłakać, poczuć to właśnie wsparcie. Tutaj między wami potrzebne jest to wsparcie, bo może to była jakaś konfliktowa sytuacja, ktoś kogoś osądził pochopnie i tutaj na przykład przyjaciel czy ktoś mógłby to wszystko wyprostować. Może ktoś na kogoś jest zły, dlatego tu jest potrzebne wsparcie, bo inaczej te łabędzie małe na przykład by nie przetrwały, gdyby nie te duże, tak? Tutaj zobaczcie, kochani, co między wami może być, tu jest dość fajnie, ponieważ tam widzicie tutaj ogień, ale żeby chwycić za to wszystko, na przykład byś chciała zerwać albo chciał jeżynkę czy jabłuszko, jabłka z jeżynami rosną, to ciekawe. I kochani, czy to mnie jeżymbina, nie wiem, czykolwiek jeżymbinę ktoś nie, o dzika róża, to można nieźle się poharatać przez to właśnie jeżymbinę. Jeżymbinę może nie do końca, ale jeżynę miałam na myśli, bo ma kolce. A kolce, no to wygląda to wszystko fajnie, apetycznie, ale można też nieźle się skaleczyć. Dlatego tutaj ja bym powiedziała, żebyście troszeczkę uważali na swoje serce, bo czy to ten lis jeszcze w tle, czy ktokolwiek, ale tu wygląda, że powinniście przemyśleć to, żeby ktoś was nie skrzywdził właśnie w tej sytuacji. Czy to w zmowie jest ten wasz łabędź z tym lisem, czy coś, ale kochani, tutaj po prostu przemyślcie, bo tutaj może ktokolwiek być, kto słowem skrzywdzi was, czynem, czymkolwiek, bo tutaj no nie jest za dobrze, no nie? Tu już jest tak, jakby nie ma tego zaufania do tych cierni, tak? Czy ja chwycę po to, czy mnie to nie zrani? Tutaj może ty po prostu nie ufasz tej osobie, bo tu można się odnieść do braku zaufania w tym wszystkim, tak? Tam zobaczcie, już jest karta fajniejsza, ponieważ tu jest odpowiedzialne tak jakby właśnie za emocje, za nasze emocje, to tu już wygląda tak troszeczkę stabilniej. To powiem, że jeżeli, kochani, tutaj wy będziecie mieli się na baczności przed osobami, które może nie życzą wam dobrze, w jakiś sposób zostawiają na was pułapkę i podpracujecie troszeczkę nad tym, żeby nie było tak dużo tych cierni od jarzyn i żeby można było zaufać, żeby śmiało chwycić, to powiem, że może niesamowicie być dobrze, ponieważ tutaj emocje są między wami, uczucia, sympatie, no coś, co odpowiedzialne jest za dobre uczucia, tak? Jedynym problemem to jest jakaś osoba i, kochani, brak zaufania. Może chodzi o brak zaufania do tej osoby, właśnie, tej w tle. Także tutaj może być dobrze, tylko trzeba by było, no, niestety wyeliminować. Jak gdzieś próbujecie odejść od tego czegoś złego, tej sytuacji, to idziecie w dobrym kierunku, teraz bym powiedziała. Dobrze, że odpływacie. Cokolwiek robicie i kogokolwiek pytacie, dobrze, że postanowiliście odejść od złej sytuacji. Na przykład gdyby była konfliktowa sytuacja w pracy, to po prostu na przykład odchodzicie z tej pracy, bo nie chcecie na przykład sprzeczki między swoją osobą, a w pracy coś tam się dzieje, zawsze lepiej zmienić pracę, a zatrzymać sobie tą osobę, na której wam zależy. Bo może w pracy coś, jakaś sytuacja jest ciągle, że macie konflikt, tak? A poza pracą, jak będziecie się spotykać, fajnie relacje się na przykład pójdzie do przodu, no nie? Także, kochani, tutaj może być fajnie, tylko no, trzeba uważać na tę osobę. Nie wiem, czy to jest sytuacja, o ta, ten list, czy to jest osoba. Także tutaj, kochani, uważajcie, wiecie co? I tutaj jest też, zobaczcie, bardzo fajne dla was ten dziadek. To tak jak można by było powiedzieć, pustelnik w innych kartach. Bardzo fajnie dla was pokazuje, że jest jednak szansa, tylko trzeba ją dostrzec, tak? Tutaj. To jest taka mądrość w tym starcu jest. Tak samo tutaj macie gniazdo ptaków. Też jest dość fajne. Tylko, kochani, wiecie co? Tutaj jest energia, to jest taka świadomość. Myślę, że u was bardzo dużo jest nie tylko takiej chemii, ale też właśnie coś bardziej czegoś takiego magicznego. To nie jest tylko takie wszystko ze świata właśnie tego fizycznego, tylko też ze świata eterycznego, takiej lekkości coś. Tutaj w tej karcie mówi, bo ta energia jest i w tobie, tak? Ale ona też jest i wokół ciebie. I wszędzie. Ona cię po prostu otacza. Dużo tej energii jest. To jest świadomość. Tutaj w tej karcie powiem, że jest świadomość. To znaczy, że ty jesteś świadoma lub świadomy tej sytuacji.
Jeżeli te ptaszki dobrze nakarmisz, to z tego coś może być, dosłownie. Tutaj te dwie ostatnie karty pokazują, że jeżeli tym się zaopiekujesz, dasz, właśnie włożysz tą taką energię, która jest bardzo dużo w tobie, w tą sytuację, to z tego jak najbardziej coś może być fajnego. Może się wydarzyć tutaj. Tylko ja bym powiedziała, kochani, że musicie to przemyśleć, to już na pewno ta karta mówi o tym, w ogóle ogólnie tak czuję, przemyśleć to, tak? Wziąć to doświadczenie, które tak naprawdę już macie, nabyliście przez wszystkie lata, bo żyjecie w tym świecie, tak? Jesteście, macie już to doświadczenie. Mimo, że jesteście młodą osobą, tutaj krzątającą się, ale też to jesteś ty za tymi drzwiami. Ten starzec, który próbuje wejść i pokazać swoją mądrość. To też jesteś ty, ta mądrość też jest w tobie. Dlatego przemyśl tutaj w ogóle tą sytuację, bo jeżeli się oddalisz od czegoś, co ci nie służy, gdziekolwiek jesteś, tak? Bo to osobę pytasz. To tu jest szansa właśnie tu dalej. Widzicie, na razie tu trzeba popracować na tym, żeby zaufać, żeby nie sięgać po kolce, tylko żeby kolców nie było, same to owoce, żeby się nasycić. To powiem, że tu są szanse, ale tylko wtedy, gdy będziecie o to dbali, gdy będziecie podkarmiać jakby te właśnie tego kogoś, kto jest głodny, i dacie z siebie troszeczkę jakichś uczuć, to tutaj jest szansa. Ja bym powiedziała, że tu jest na pogodzenie, na związek, na miłość, na przyjaźń, coś takiego. Na romans nie. Tutaj w takim kierunku tak. To tak jakbyśmy tak zakończyli takim akcentem. No i dobrze, te karty sobie zabierzemy i teraz będziemy sobie patrzyli na drzwi czerwone. Dobrze, kochani. Teraz, jeżeli wybraliście drzwi czerwone, to będą dla Was te karty. Drzwi czerwone. Ok, piszemy sobie karty na drzwi czerwone. Co może się wydarzyć między Wami? Ok, dobrze. Tutaj mam położyć. Patrzycie w komerce, widzicie. Drzwi czerwone. Co może się wydarzyć między Wami? Drzwi czerwone. Ok, jeszcze. Kaszyk tarot. Co się wydarzy między Wami? Co może się wydarzyć, gdy coś zrobicie? Zobaczymy, co macie zrobić. Ok, sobie mamy tu drzwi czerwone. Wszystko jest dobrze, niech ona tu gdzieś się ogarnie z tymi kartami. No i dobrze, kochani. Mamy tutaj, zobaczcie, trójka ognia. Bardzo pięknie pokazane, ponieważ tam w tle jest mrok, tak? Jest mrok. Ale fajnie, że te świeczki właśnie przyświecają. To znaczy z nadzieją patrzymy, że gdzieś możemy dojść. Myślę, że w Was jest jakaś nadzieja. Pytacie o tę osobę, ale tu nie jest nikt skreślony. Dużo nadziei pokładacie. Oczekujecie nawet może na ruch z tej jakby od tej osoby, z tej strony. To jest takie właśnie wyczekiwanie. Patrzysz, ale czy ja bym powiedziała, że Ty idziesz? Raczej zaglądasz, bo troszeczkę może się obawiasz, bo ten mrok może Cię trochę niepokoić. Nie wiesz, co tam czyha, ale oczekujesz. Że nawet może rozłożyłaś te świeczki, ten ogień, żeby ta osoba mogła do Ciebie trafić, tak? To jest takie fajne właśnie oczekiwanie. Tutaj pracujecie nad tym, pracujecie z dużo tej takiej fajnej energii. Zobaczcie, tutaj on wykuwa tą podkowę. Wykuwa podkowę, żeby właśnie ten koń mógł bezpiecznie dotrzeć tutaj. Także, kochani, tutaj wszechświat jakby nad Wami czuwa. Czy Wy sami tu, sami indywidualnie pracujecie nad tym, czy tak naprawdę wszechświat Wam wszystko tak układa, żeby to było dobrze. Widzicie? Tutaj właśnie on wykuwa tą podkowę dla konia, żeby ten rycerz Twój mógł tutaj przybyć, tak? A Ty czekasz, tu jesteś w oczekiwaniu. To znaczy, widzę, że sytuacja jest w zawieszeniu, tak? Oczekiwanie, nic się za bardzo nie dzieje. Tutaj karta pokazuje tak. Jest rodzina, widzicie, a jedna osoba, czy ona zawiodła tą sowę z tymi małymi, czy została wygnana? No, ciężko nam tutaj ocenić, prawda, po tej sytuacji, dlatego musicie sami wejść w tę sytuację. Tu wygląda, jakby jakaś była kłótnia, może sprzeczka. Mogła dobrze zawinić ta sowa, coś źle zrobić, na przykład pofrunąć na inne sowy i tam z innymi sowami się bawić, a zostawić swoją partnerkę z dziećmi. I teraz niestety musi cierpieć
A może ta cierpi, może po prostu cierpi z tego powodu, że sama musiała się opiekować dziećmi, a on sobie... Nie wiadomo, kto tu cierpi tak naprawdę. Czy on ma wyrzut sumienia, czy nie ma wyrzutu, patrząc na to Sowę, tak? Tutaj tak naprawdę wszyscy mokną, wszyscy cierpią na tym obrazku. Nie wiadomo, kto bardziej, ale bynajmniej co jedno odczuwamy, że jest kłótnia. No nie są razem, niestety, nie znaleźli się na tej samej gałęzi. Tu nie jest za dobrze. To widocznie, jeżeli wy nie rozmawiacie, to musicie naprawić tę relację, ponieważ tutaj ktoś czeka, ktoś oczekuje. Tutaj wszechświat lawa tkuje to podkowę, no ale nie widzę, żebyście mieli dobrą relację teraz. Szczególnie, że tutaj widzicie, tutaj róże są właśnie odpowiedzialne za nasze emocje, za nasze relacje, tak? Ale pamiętajmy, że róże to nie tylko piękno, ale też ciernie. Znowu ciernie mamy, tak? I tu znowu jakaś wojna, widzicie? Tu naprzeciw każdy, jedni tu stoją po jednej stronie, drudzy po drugiej stronie i walczą. Tak samo jak tu. Czuję, że między wami jest konflikt. No tak czuję po prostu. Jeżeli nie ma konfliktu, jesteście zakochani, to nie wasze. Ponieważ tutaj widzę, że jest jakieś coś niefajnego między wami, a jest wielka szansa, że będziecie razem. Zobaczcie, ten stolik z tą herbatką, która tam stygnie, czeka właśnie na was. Te dwa krzesełka. Jeżeli się pogodzicie, któryś w końcu się odważy albo schowa dumę do kieszenia, to tu będzie pięknie. Zjecie razem wspólnie przy zachodzie, czy zachód słońca, czy wschód, nie wiem za bardzo, śniadanie albo kolację, to w zależności jaka pora dnia, tak? I powiem, że tutaj czeka na was ten stolik. Tu jest szansa, żebyście po prostu mogli sobie z tego coś fajnego tworzyć, tak? Ale pierwsze rzeczy, co musicie, to przestać walczyć i się pogodzić. Bo ktoś czeka na kogoś. Piękne. Piękne, naprawdę. Tu kto bardziej jest mniej honorowy, niech wyciągnie dłoń pierwszy, albo coś przynajmniej zrobi. To zjecie razem fajny posiłek. No i teraz bierzemy karty i patrzymy sobie do drzwi białych. Tak, wszystkich, kto wybrali drzwi białe, dla was, kochani, wybieram karty. Białe drzwi. Białe drzwi. Ok? Drzwi białe. I co tutaj może między wami się wydarzyć, moje perełki? Co wybraliście? Drzwi białe. Dobra. Ok. Pokażę tarot. Drzwi białe. Co może między wami się wydarzyć? Co się wydarzyć? O, tutaj podróż. Podróż. Ja to bym wam w ogóle powiedziała, że dzieje się i kochani... Czuję to, już po prostu czuję, żeby to była jedna osoba za ekranem albo czytanie prywatne, to już ja bym ci mówiła jak skowronek, ale tu dużo was jest, zaraz, kochani. Powiem, że w ogóle tutaj są emocje, ok? Jest różnie między wami, nigdy nie jest tak, że jest albo źle, albo dobrze, po prostu cały czas te koło się kręci, ale tak jak życie, no nie? Zobaczcie, wszystko tu jest na tej karcie, tak? Koło życia, po prostu jest lepiej, jest gorzej, ale tutaj powiem, jest nowy początek, jest, zrobicie ten krok. Który z was ten krok wykona taki bez żadnych właśnie wyrzutów sumienia, bez tego mówienia, co było, bez wypominania, bez żadnych tam planów dalekosiężnych, po prostu tak naturalnie, tak spontanicznie, tak wykonacie ten krok. Który z was w końcu się odważy? Ponieważ te emocje, te uczucia, kochani, was zalewają. A zobaczcie tutaj właśnie te zwoje, tak? Jak to można nazwać zwoje? To jest umysł, to jest wasza komunikacja. Stoicie i tak naprawdę nie wiecie, czy macie w tym momencie, ok? Czy macie odejść z jakiegoś miejsca, z jakiegoś związku, z jakiejś relacji? Ty albo ta osoba myśli o odejściu prawdopodobnie, ponieważ tutaj właśnie tutaj pokazane, jak dużo myśli, o czy odejściu lub pójściu, no bynajmniej ruszeniu, ok? Ruszeniu w jakimś kierunku. Stoi i czeka, i się zastanawia, czy ma problem, czy jest poblokowany, czy mu coś to utrudnia, czy ma za duży bagaż, cokolwiek, no w tej sytuacji nie wiemy, tak? Bo to jest twoja sytuacja lub tej osoby. Po prostu bynajmniej co widzimy, to myśli i nie może ruszyć. No stoi, nie wykonuje, patrząc na jego nogi, kroku,
Tylko stoi i myśli, czeka, marnuje czas. Chce coś zrobić, ale nie robi. Problem to jest. I tutaj tak samo tutaj, zobaczcie. Tak jakby chciał wsiąść do pociągu ktoś, ale niestety patrzy do tyłu. Zobaczcie, że tutaj są zwoje i tutaj są zwoje. Tak jakby coś trzyma. Widzicie, czujecie to? Czy to ciebie, czy to osobę? Coś trzyma. Tak samo tu i tu. Stoi w tych kartach. To wygląda, że albo poprzednia partnerka, partner, jakaś rodzina, jakieś miejsce po prostu nie pozwala, znaczy nie pozwala, w cudzysłowie nie pozwala, bo nikt nie może nam nie pozwolić, tylko trzyma tak, że ta osoba nie może ruszyć. Tak właśnie z takim sentymentem się ogląda. Niby wsiada do tego pociągu, ale tak patrzy na tą ławkę. Że może jeszcze na nią poczekam, a może jeszcze z tamtą partnerką coś wyjdzie. A może, a może, a może. I tak samo tu, i tak samo tu. Ale kochani, mimo tego, że ciebie coś tam trzyma, że ty może liczysz na kogoś tam, że coś wróci, czy ktoś inny, czy coś, to widzę, że i tak pójdziesz. I czy ta osoba, czy ty, czy oboje, tu pójdziecie w nowe. Także tutaj między wami może się wydarzyć, tylko niestety na ten czas to jest bardzo chwiejne, tak jak w życiu. Uczuć u was wystarczająco jest. Te uczucia was zalewają. Tylko niestety trzymanie się jakiegoś miejsca, jakiejś sytuacji, czegokolwiek, to wam nie pozwala po prostu ruszyć szybciej. Ale ruszycie. W końcu przyjdzie czas, że pójdziecie właśnie w te nowe. Także tutaj jak najbardziej między wami może coś fajnego się wydarzyć. Jak przestaniecie myśleć w ten sposób, ty oczywiście albo ta osoba, że nie możecie nic zrobić, bo możecie coś zrobić. Wystarczy przestać się oglądać wstecz i myśleć o tym, co zostawiacie, co tracicie, co mogłoby być, przestać gdybać, wtedy będzie fajnie. Po prostu pójdziecie. I pójdziecie i to będzie. I sobie dajcie po prostu szansę na jakiś może luźny związek, luźną znajomość na samym początku. Bo początek ja bym powiedziała coś luźnego takiego. O, tutaj tak by było, kochani. Na jakich drzwiach my skończyliśmy? Poczekajcie, zobaczcie, ile mam tu kart. Aha, mamy teraz żółte, ostatnie. Jakie drzwi wchodzimy? Dobra, kochani, teraz żółte. Jeżeli żółte drzwi są twoje i przez nie chcesz przejść, to zobacz, co może się wydarzyć między tobą a tą osobą. Co może się wydarzyć między wami? Co może się wydarzyć między wami? Co my tu się wydarzyć? Aha, no to nawet wygląda, że ktoś się bardzo trzyma znowu miejsca jakiegoś, nie może ruszyć. Każdy ma swój świat. Możecie zagrać swoją historię miłości, wygrać na harfie z kości. Historię miłości wygrać na harfie z kości. Boże, powinno być poetką. Dobra, jeszcze te. Co może między wami się wydarzyć? Zwróćcie uwagę, że macie dwie czwórki. Widzicie? Czwórki dwie. Jest ok, nie jest źle, kochani. Tutaj, jak widzisz, możesz tą grę w szachy rozgrać z tą osobą po swojemu. Wcale nie musisz grać ani tańczyć tak, jak on ci zagra, tylko to może być twoja partyjka. Tutaj wygląda, że jest fajnie, tylko trzeba tą harfię właśnie, tą pieśń zagrać tak, jak ty chcesz. Przy tej karcie to bym powiedziała, że no, masz swoje pole, masz swoją stronę, rozgrywaj ją. Można powiedzieć, że było zależy od ciebie, tak? Tutaj jest karta balansu, to też jeżeli właśnie w tych kartach, tutaj zobaczcie, to jest energia, tak? To jest nasza świadomość właśnie. Wiemy, że wszystko jest w naszych rękach, bo to jest energia, tak? I to, co jest we mnie, co jest w tobie, wokół nas, nie tylko w świecie właśnie fizycznym, ale też eterycznym świecie, wszystko jest energią. To znaczy masz świadomość, że możesz tworzyć, co chcesz. Możesz się pogodzić, możesz się nie godzić, ponieważ sam wiesz, o co mi chodzi, tak? Chodzi o tą energię. A jest balans. To znaczy, że możecie po prostu wyciągnąć rękę do siebie, się pogodzić. Wszystko zależy od was. I ja bym powiedziała jeszcze bardziej tak dosadnie, wszystko zależy od ciebie tak naprawdę. Tak wygląda tutaj. Jeżeli tutaj ta karta stoi i tutaj ta, wyglądasz tak naprawdę, coś jest takiego pewnego. Ta osoba jest w waszym życiu, nie ma między wami na ten moment może żadnych takich większych uczuć, albo u niektórych w ogóle żadnych nie ma uczuć. Ale tutaj jesteście tak jakby z pracy się znacie, czy przyjaciółmi, czy dobrze się jakoś tak czuje
czujecie w swoim gronie, czujecie się bezpieczni, że możecie spokojnie spać, tak? Nikt nie zagraża, nie czujecie się tacy jacyś, jak to można by było powiedzieć po polsku, także musicie mieć przy tej osobie uważać, że ona wam krzywdę zrobi czy coś, bo ta właśnie karta pokazuje, że może sobie spokojnie być, ta osoba o ciebie zadba, to tak jak w innych czwórkach, na przykład tutaj czwórka ognia, tak, to w czwórce była, w to właśnie tworzymy sobie taki dom, właśnie z tych bali, tylko kładziemy dach, ściany i mamy swoją toazę. To tak jakby wygląda, jakbyście tutaj byli przyjaciółmi, znajomymi, ale dobrze wam jest, chyba że bardzo często się widujecie w takim pokoju, w jakimś pomieszczeniu, może gdzieś po prostu pracujecie albo gdzieś kawę razem pijecie, bo taka czwórka była, w to mi się zawsze kojarzy, że ktoś z kimś się przyjaźni i w miarę jest okej. Okay. Nie jest zła karta, kochani. Tutaj dobrze, nie piątka, no nie? Bo, ale jeżeli będziecie się dzieli właśnie w takiej tutaj pozycji, to raptem zaraz będzie piątka, się pokłócicie. Serio. Czwórka tu właśnie pokazuje, że może na jakimś wydarzeniu gdzieś się spotkaliście i możecie na tym właśnie wydarzeniu gdziekolwiek, tam gdzie było cudownie, znowu tam możecie wrócić, może jak minie pandemia czy coś, tak? Tutaj czegoś doświadczyliście na pewno fajnego, tutaj czuję. To bardzo takie, wiecie co, to jest bardziej formalne niż jak przy trójce kielichów, że taki luz totalny, to jest bardziej, bym powiedziała, w gronie jakimś przyjaciół, może nie do końca mogliście powiedzieć sobie, że siebie lubicie czy coś, bo tu jest takie bardziej, czwórki to są bardziej takie, szczególnie buław, no nie? Takie bardziej formalne. Tutaj może było jakieś czyjeś urodziny, czy ktoś jakieś egzaminy zdawał, czy się spotkaliście na jakichś zaręczynach, czy u kogoś w rodzinie, u znajomych, czy więcej osób było, tak? To było takie podekscytowanie, zabawa i to gdzieś tam wszystko jest. Ale jeżeli pytamy o przyszłość, to możecie właśnie w takim miejscu się spotkać z tą osobą. Tam, gdzie jest zabawa, tam, gdzie można sobie się pośmiać, tak? Potańczyć i później razem bierzemy i te kielichy, wszystko, te buławy, parawan, namiot, wszystko zbieramy i sobie pomagamy. To taka impreza pozakładowa, coś takiego, że razem, no nie? Serio. I tutaj, kochani, tak, dobrze, że tutaj nie ma żadnej czwórki kielichów, to znaczy, że jeszcze nie jest tak, że ktoś myśli, że nic z tego nie będzie, nie chce tych uczuć, nie chce tej przyjaźni, nie chce nic, to nas to jakby ominęło, to dzięki, dzięki. Ale czwórka, zobacz, czwórka ta pokazuje, że tu nic się nie dzieje, jest cisza, tak? To tak jakby problemy, wiemy, że te problemy, jakiekolwiek te głazy są częścią naszego życia, tak? I tak naprawdę uczymy się, uczymy. Potem musimy sobie się zrelaksować, iść na tą górkę i sobie tak jakby pomyśleć. Tutaj u was wygląda, że nastanie chwila ciszy, bo ta karta często sugeruje tak dla nas jakby jakąś przerwę, tak? Wycofujemy się, musimy się gdzieś tam znaleźć jakieś miejsce, zrelaksować, przemyśleć, tak jakby dać naszej właśnie tej mądrości, właśnie taką przestrzeń w naszej duszy, żeby ona sobie wszystko tam poukładała, to najlepiej by było na łonie natury. Uciąć sobie jakąś taką drzemkę, czy pomedytować, czy coś. Tutaj dla was jest po prostu potrzeba wymuszenia takiej sytuacji, żebyście mogli się oddalić od tego, co teraz jesteście. Się oddalić. O, przepraszam, to jest stonosz. Się oddalić i tutaj na was czekać może dla wielu, na wielu właśnie jakaś taka fajna zabawa, ale najpierw musicie pomyśleć, bo ta rozgrywka jest w twoich rękach, tak jak mówiłam, tak? I tutaj trzeba by było jednak wszystko zbalansować, to znaczy, żeby nie było za dużo z jakiej strony, albo z jakiej strony, z którego jest was, albo w tobie za dużo jakichś emocji, bo to czuję, że to jest jakiś taki początek, coś delikatnego, tak? Także nie może tu nikt nikogo zalewać jakimś ogniem rozkoszy, ani miłością, bo tu może ktoś kogoś wystraszyć. Czuję, że to nie jest ten czas, bo jeżeli tutaj pokazana jest właśnie ta rozgrywka szachowa, to znaczy, że musi być to kroczek po kroczku. Najlepiej to by było się oddalić, przemyśleć, tak? I nie robić gwałtownych żadnych ruchów, bo tu można kogoś będzie wystraszyć. Takie liski bardzo łatwo mogą się wystraszyć i może się spłoszyć. Także tutaj, kochani, ja bym powiedziała, że może coś się wydarzyć, ale bardzo przemyślanie, bardzo pomału, tak jakby poobserwować, co ta osoba
ma w kieszeniu, czy ona ma tutaj, idzie jakby postawić szachmat, czy raczej jest dopiero z tymi małymi pionkami na końcu. I tutaj powiem, że możesz to wygrać miło, to jak to się może powiedzieć na tej harfie, pieśń waszego życia. Ty sama, ty masz harfę, ty masz szachy, tutaj tylko taką jakąś mądrością, delikatnością, przemyśleniem. Jak będziecie naprawdę się spotkacie w jakimś miejscu, to tylko tej osoby nie wystraszyć. Tutaj bym powiedziała coś delikatnego, pomalutku. Bo o tym balans mówi, tak? Żeby nie wykonywać właśnie jakichś ruchów gwałtownych. Cię kocham, albo nie wiem, chcę, żebyś został moim mężem. No nie, tutaj coś delikatnego. Ale tu nie ma, nie idzie ku zagładzie. Tu może coś być, tylko pomalutku, pomalutku. Nie wystraszyć, nie spłoszyć tej osoby. Tak? No, kochani buziaczki, ja potem wieczorkiem, po południu wgram dla was filmy. Myślę, że jutro na pewno będą wszystkie dostępne, właśnie te na te relacje takie. Może jeszcze dzisiaj się uda wieczorem wgrać. Także buziaczki, trzymajcie się, kochani. Przytulam was rękę mam za krótko.